Zaczynając od lat szkolnych, częszczałam do liceum w Szczecinie. Więc podróże z domu do szkoły odbywały się za pomocą linii kolejowej. I stąd było pierwsze podglądanie, co się dzieje na torach, z czego się składa, w jaki sposób prowadzi się pracę. Po kilkunastu latach pojawiła się możliwość realizacji i brania udziału właśnie w projekcie rewitalizacji linii, która rzeczywiście towarzyszyła mi od dziecka. Mogę realizować się jako kierownik robót i mogę tworzyć razem ze swoim zespołem nowe rzeczy, by mieszkańcy, a także turyści mogli w sposób bezpieczny, bardziej komfortowy poruszać się po naszym terenie. Nasz zespół powstał z grupy przyjaciół z okresów studiów. Udało nam się wyremontować tor z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób zaplanować pracę i jak poradzić sobie z ewentualnymi problemami związanymi z okresem zimowym. Wtedy podjęliśmy decyzję, że trzeba zakasać rękawy i zmobilizować cały zespół, zarówno zespół geodetów, geologów, projektantów. Naszym zadaniem było wymienienie nawierzchni torowej na odcinku Czaplinek-Złocieniec. Wyremontowany został tor numer 1. Ułożyliśmy nową nawierzchnię, nowe podkłady w nowym standardzie, z nowych materiałów. Wybudowane o wysokości 55 cm od główki szyny. Dzięki temu pasażerowie mogą w łatwiejszy sposób wchodzić i wychodzić z pociągu. Perony zostały również dostosowane dla osób niedowidzących i mających problemy z poruszaniem się. Mobilizacja i ten taki stresik, czy nam się uda, napędza i chęć zbudowania tej nowej infrastruktury, ale też zespół, który tworzymy razem z pozostałymi osobami, to napędza. Chęć rozwoju, chęć stworzenia czegoś, chęć bycia dumnym z czegoś, to powoduje, że chce się i ten stres troszeczkę ucieka i tworzy właśnie tą taką mobilizację i chęć do pracy.